Myślisz o łazience ze złotymi płytkami, dodatkami i dekoracjami, ale boisz się, jak to wszystko razem będzie wyglądać? W naszym magazynie Living Room Luxus przeanalizowaliśmy aktualne trendy, dostępne techniki i akcesoria. W dzisiejszym filmie podpowiemy, jak wprowadzić królewską atmosferę wprost do Twojego wnętrza. Złoto jest symbolem bogactwa, elegancji i niezniszczalności. Dawniej stanowiło sakrum, czyli swoistą przestrzeń duchową. Świątynne dachy malowano wytwornym kolorem, a najznakomitsze obrazy miały połyskujące ramy. Dzięki błyszczącym dodatkom w swoim mieszkaniu można wprowadzić atmosferę dobrobytu i ekstrawagancji. Z pewnością lśniące przedmioty przykuwają uwagę i będą dopełnieniem całej aranżacji. W obecnych czasach przy szerokiej gamie intrygujących dekoracji każdy może pozwolić sobie na szlachetny detal. Często złoto kojarzy się z ciężkimi i przytłaczającymi pomieszczeniami. Jednak dzięki odpowiednim połączeniom i doborze odpowiedniej dekoracji do danej aranżacji można uzyskać subtelny i elegancki efekt. Zasadą, którą powinniśmy się kierować przy wyborze akcesoriów łazienkowych, jest spójność. Przedmioty niezbędne podczas codziennej pielęgnacji mogą stać się pięknym dopełnieniem salonów kąpielowych. Warto zatem postawić na przemyślane pomysły. Pozłacane mydelniczki, dozowniki, kubeczki czy wieszaki na ręczniki efektownie ozdobią miejsce wokół umywalki. Lśniące ramy luster stworzą niepowtarzalną kompozycję ścienną. Jeżeli w łazience występują rośliny, to warto dokupić złote doniczki. W ten sposób kwiaty będą przykuwały uwagę. Elegancki efekt uzyskamy dzięki właściwemu rozmieszczeniu akcesoriów. Skupione w jednym miejscu mogą zdominować całe wnętrze. Iście królewski wygląd zapewni złota armatura, baterie umywankowe, wannowe oraz prysznicowe, zaakcentowane przykuwającym uwagę kolorem, stworzą nowoczesną i designerską oprawę. Pojedynczy element w lśniącym odcieniu może wyglądać jak przypadkowy. Wskazane jest, aby konsekwentnie trzymać się jednorodnej kolorystyki w całym pomieszczeniu. Kolor złoty to dość charakterystyczna barwa. W związku z tym sprawdzi się głównie w minimalistycznych pomieszczeniach. Wyeksponowane przedmioty będą pięknie ozdabiały białe oraz czarne łazienki. Odważnym polecamy użycie luksusowej barwy na ścianach. Metaliczne płytki pozwolą stworzyć pałacowy szyk. Złoty kolor świetnie sprawdzi się we wnękach czy na obudowie wanny. Jeśli zostanie połączony ze stonowanymi barwami takimi jak biel, beż, pudrowy róż, brąz, szarość i czerń, doda wyrazistości całej aranżacji. Natomiast gdy użyty będzie w nadmiarze, efekt może wydać się niegustowny. Oświetlenie w łazience oprócz funkcji praktycznej pełni również funkcję wizualną. W przypadku złotych aranżacji wnętrzarskich ciepła barwa żarówek podbije blask dekoracji. Pomieszczenie stanie się przytulniejsze, a codzienne kąpiele będą bardziej relaksujące. Dostojnego i wytwornego klimatu dodadzą również świece. Płonący ogień odbije się w błyszczących płytkach czy metalicznych dodatkach. Na domiar tego również w kolorze lamp i żyrandoli można użyć złotych akcentów. Niezwykły efekt daje połączenie złotej armatury z błyszczącym oświetleniem. I tak przy pomocy kilku drobnych zmian nudna łazienka może stać się luksusowym salonem kąpielowym. Jeśli filmik był przydatny, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał.